Jakub Kurzdał, Silesia 24. Dzień dobry, witam Państwa. Nasza dzisiejsza poranna rozmowa nie z naszego studia, ale z gościnnych progów Szymona Hołowni na Śląsku. I to właśnie Szymon Hołownia jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Szymonie, nie możemy zacząć od innej informacji, od innego tematu, jak konflikt na linii Kaczyński-Ziobro. Pana zdaniem ten konflikt w jakikolwiek sposób się rozwiąże? Musi się rozwiązać albo w jedną, albo w drugą stronę. Natomiast w którą stronę się rozwiąże, to się okaże w ciągu najbliższych godzin pewnie. Wydaje mi się, że Zbigniew Ziobro ukorzy się, upokorzy i zostanie mimo wszystkich wątpliwości czy problemów, które ma ze współpracą z Jarosławem Kaczyńskim, z prostej przyczyny. Po prostu mu się to opłaca. Każdy miesiąc dłużej Zbigniewa Ziobro na stanowisku w rządzie, to każdy miesiąc dłużej funkcjonowania jego ludzi w spółkach Skarbu Państwa, to kolejne tysiące, dziesiątki tysięcy złotych, które płyną na ich konta. To kolejna szansa i kolejne dni, które pozwolą lepiej zbudować fundusz wyborczy mu samodzielnie w przyszłych wyborach. Tutaj nie chodzi o żadne dobro Polski, nie chodzi o stabilność rządu w czasie epidemii, dbałość o polski interes w czasie kryzysu. No Prawo i Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że ten konflikt nie zaczął się przy ustawie o zwierzętach futerkowych, tak było, tylko zdecydowanie wcześniej. Bo tak nie było. Ziobro od samego początku chciał pełnić inną rolę niż pełni w Prawie i Sprawiedliwości. Przede wszystkim chciał ubiegać się o schedę, być jednym z kandydatów do schedy po Jarosławie Kaczyńskim. Morawiecki go ubiegł, czy doprowadził do tego, że to on się stał tym namaszczonym, tym delfinem. Kaczyński odmówił mu, czyli Ziobrze, wejścia formalnie w struktury Prawa i Sprawiedliwości, co mogłoby pozwolić mu być wiceprezesem. Okazało się, że Beata Szydło, która jest zwolenniczką Ziobry, nie ma takiego poparcia w PiS-ie, jakiego Ziobro oczekiwał. No więc on w tej chwili i tak gra na start w następnych wyborach samodzielnie. Jeżeli nawet teraz się to nie rozwaliło, to rozwali się za następnym kryzysem. To jest tylko odroczenie. Natomiast Ziobro gra na czas, chodzi mu o pieniądze i o to, żeby jak najdłużej jeszcze pompować kasę, siły, środki i władzę, wpływy w terenie, co pomoże mu w przyszłej samodzielnej kampanii wyborczej. Może pójdzie sam, może z Konfederacją, ale no, mi się wydaje, że ten Sejm do końca kadencji nie dojedzie, a jeżeli nie dojedzie, to znaczy, że Ziobro będzie startował. No właśnie Prawo i Sprawiedliwość wypuszcza taki komunikat, że będzie rząd mniejszościowy i tych wcześniejszych wyborów nie będzie. Jak no nie, rząd mniejszościowy to są wcześniejsze wybory. Tylko, że nie od razu, tylko za kilka miesięcy, może za kilkanaście jakimś cudem. Dlatego, że rząd mniejszościowy oznacza bardzo poważne komplikacje. Nie chodzi nawet o ustawy, dlatego że Kaczyński sobie poradzi w większość kwestii ma już załatwionych, te kwestie światopoglądowe i tak cała ta prawica, Konfederacja, Ziobro musieliby głosować razem. Natomiast nie poradziłby sobie albo miałby trudność przy wotach nieufności wobec ministrów. No i to jest bardzo poważny kłopot, nawet jak się ma swojego prezydenta. A więc to jest projekt obliczony na przejściowość, na kilka miesięcy, na kilkanaście może. Więc to jest też guzik atomowy dla PiS-u. Kaczyński po 2007 roku bardzo jest nieskłonny do ryzykowania wczesnych wyborów, to znaczy przedwczesnych wyborów. No i wie, że tutaj musiałby poważnie zaryzykować. Te wcześniejsze wybory nikomu nie są na rękę. My byśmy zmierzyli się z nimi. Natomiast Platforma nie chce, Lewica nie chce, PSL nie chce, PiS nie chce, więc jak wszyscy nie chcą, to też trudno oczekiwać, że to nagle się stanie. No właśnie chciałem zapytać, co słychać w ruchu Polska 2050? Jesteśmy u Pana dobrze w gościnie, więc jak wygląda budowanie tych struktur? To nie jest proste oczywiście, dlatego że musimy przenieść bardzo specyficzne działanie ruchu, który rodził się w kampanii wyborczej prezydenckiej. To jest zupełnie inna dynamika, zupełnie inna chemia, zupełnie inna układanka. Musimy to przenieść na strukturę, która będzie funkcjonowała przez lata. I w której nie chodzi o mnie, tylko chodzi o ruch. Nie chodzi o Hołownia 2020, tylko o Polska 2050. Więc jesteśmy na takim etapie, w którym sformowaliśmy, w zasadzie rozpoczęliśmy już trzy z naszych trzech elementów, czyli głowa, serce i ręce, a więc działa już Think Tank, Strategię 2050, Instytut Strategii 2050, który gromadzi ekspertów pracujących nad programami, wydających ekspertyzy bieżące,
Jest zarejestrowane Stowarzyszenie Polska 2050, które w tej chwili konsultuje swój statut, tak żeby był, mam nadzieję, za miesiąc, dwa gotowy, ale już powołaliśmy 16 szefów zarządów regionalnych, działają biura regionalne, stowarzyszenia, niektóre się poprzeprowadzały, to już działa. Mamy regularne konsultacje, otworzyliśmy szkołę liderów, no i mamy pierwszą posłankę, która jest zaczątkiem tych rąk. Bo w polityce trzeba nie tylko mieć rację, ale również narzędzia do wprowadzenia tej racji. Czy gdyby odbyły się wcześniejsze wybory, to jesteście na nie gotowi? W tej chwili pewnie byłoby to bardzo trudne, natomiast one, jeżeli nawet zostaną zarządzone teraz, no to się nie odbędą za tydzień. W ciągu tego czasu, tych tygodni, które minęły do wyborów, zebralibyśmy się organizacyjnie, bylibyśmy gotowi. Sondaże pokazują, że bylibyśmy w stanie powalczyć pewnie na tym etapie od 40 do 80 mandatów i wierzę, że osiągnęlibyśmy jeszcze więcej, jeżeli się do tego jeszcze lepiej przygotujemy. Natomiast, no, że tak powiem, zdajemy sobie sprawę, że to się może wydarzyć. W związku z powyższym odpaliliśmy już wszystkie przygotowania do tego, że może się to wydarzyć. Chciałem zapytać o panią poseł Gil-Piątek, bo ruch jest tworzony jako ruch obywatelski, tymczasem pojawia się pani poseł, która już w polityce funkcjonuje. Skąd taki pomysł, ta zmiana, bo wydawałoby się, że mieliby wejść tam ludzie zupełnie nowi, zupełnie z zewnątrz. W Sejmie nie ma ludzi, którzy nie byli w polityce, bo skoro są w Sejmie, no to już byli w polityce. Akurat Hanna Gil-Piątek, można powiedzieć, w polityce była najmniej, bo to jest działaczka ruchów miejskich, to jest działaczka, wybitna specjalistka od rewitalizacji, od mieszkalnictwa, od też działalności społecznej, a my musimy już teraz mieć reprezentację sejmową. I oczywiście, że jak będą wybory, to na listach będą bardzo różni ludzie, tacy, co byli w polityce, tacy, co nie byli w polityce. A kolejni posłowie się szykują, na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, którzy złożą za chwilę mandaty albo niezadowoleni z Koalicji Obywatelskiej? Jeżeli to będzie tak, że kryzys w koalicji rządzącej będzie się pogłębiał, no to oczywiście mogą być różne scenariusze na stole. Natomiast jest mi trudno sobie wyobrazić, że ktoś akurat z Prawa i Sprawiedliwości przyszedłby w sytuacji, kiedy jest to partia rządząca i po pierwsze odejście stamtąd kończy się odcięciem tych wszystkich apanarzy, które się dzisiaj ma, a po drugie za takim zdrajcą na pewno puszczono by służby, żeby przykładnie go ukarać i nikt tego nie zaryzykuje. Natomiast jest wielu posłów w Sejmie, którzy nie są do końca przekonani, że sprawy i w obozie rządzącym, i w obozie opozycji tak zwanej, idą w tę stronę, w którą powinny. Dzisiaj i frakcja rządząca, i opozycja zajmują się tylko sprawami personalnymi. Jesteśmy u progu drugiej fali epidemii, na Śląsku narastają problemy, mamy poważne problemy w ochronie zdrowia, poważne problemy w edukacji. Ze strony opozycji słyszymy od kilkunastu tygodni. Kto kogo, w jakiej konfiguracji i kiedy. Co słyszymy ze Zjednoczonej Prawicy w tej sytuacji? Kto kogo, w jakiej konfiguracji i wtedy? Czy myśmy się umawiali z politykami w Polsce na rodzinę Soprano i na walkę mafijnych rodzin, którą będziemy oglądać przez najbliższe miesiące? W stawce jest nasze życie i śmierć, nasz majątek. Więc musimy tutaj działać zdecydowanie i ja będę dążył do tego, żebyśmy jak najszybciej reprezentację parlamentarną mieli jeszcze w tym Sejmie, a w następnych wyborach pomnożyli ją przez 4, 5, 10, na ile wyborcy nam zaufają. Pan patrzy do przodu, sondaże pokazują dzisiaj, że samodzielnie rządził pan na pewno nie będzie jako ruch, więc z kim ewentualna koalicja? Kogo pan bierze pod uwagę? Ciężko jest mi wyobrazić sobie koalicję z PiS-em, natomiast nam zależy na tym, nie żeby pójść i zdobyć większość konstytucyjną z marszu, ale żebyśmy byli taką siłą na scenie politycznej, bez której nie da się już pewnych rzeczy ułożyć, która będzie mogła przez swoją siłę wymusić zupełnie nowy standard prowadzenia polityki, zupełnie nową jakość i zupełnie nowe koncentracje na problemach, tak jak ona dzisiaj powinna wyglądać. Natomiast bardzo chętnie będziemy współpracować jeżeli to będzie możliwe i potrzebne, z Platformą, jeżeli będzie potrzeba z PSL-em, jeżeli będzie potrzeba z Lewicą. My jesteśmy pragmatyczni. Uważamy, że i tak się nie będziemy zgadzać co do wielu kwestii, natomiast co do niektórych, ponieważ się do nich, co do nich zgadzamy, możemy zrobić wspólnie te rzeczy. To jest za wcześnie, żeby mówić i o tym, jak będą wyglądały koalicje i jak będą wyglądały listy. Natomiast ja uważnie słucham tych, którzy mówią, że jeżeli chcemy pokonać pułkownika, o ile dobrze pamiętam, Donta, no to musimy pomyśleć o tym, jak iść do wyborów na przykład w dwóch blokach.
w bardziej lewicowym, bardziej centroprawicowym, dlatego że w innym przypadku PiS i tak będzie rządził z Konfederacją. Jesteśmy na Śląsku, więc nie możemy pominąć tego tematu. W piątek przewidziana jest manifestacja w Rudzie Śląskiej górników. Ponad 60 pracowników kopalni nie wyjechało na górę. Premier nie znalazł czasu, żeby z nimi porozmawiać. To koniec górnictwa na Śląsku, Pana zdaniem? Znaczy, my musimy odejść i górnicy to dobrze wiedzą, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy też w kampanii od górnictwa węgla kamiennego i od energetyki. Ja pytam o tę sytuację, która jest teraz. Ona sygnalizuje, że to już rzeczywiście koniec, nie, ale szybciej niż nawet Pan mówił tak o roku nie można 2030. Robić. To znaczy, tak nie można robić. Ja wiem, że Morawiecki teraz walczy o swoje własne przeżycie i próbuje ratować swoje własne części ciała i musi być w Warszawie, bo Ziobro tylko czeka, żeby go ukąsić i wtedy nie ma miejsca na załatwianie problemów ludzi, z którymi na rozwiązywanie tych problemów się umawiało. Natomiast ja z kampanii wyborczej i z przyjazdów tu na Śląsk wiem, że górnicy oczekują szczerej, jasnej rozmowy. Jesteśmy w sytuacji, w której musimy dokonać transformacji energetycznej. Musimy zaplanować wygaszanie kopalń. Musimy tak sprząc wygaszanie kopalń z odchodzeniem na emeryturę i nie pobieraniem, że tak powiem, nowych ludzi do zawodu, żeby było to jak najmniej dotkliwe. Musimy jak najszybciej pokazać perspektywy przenoszenia miejsc pracy z sektora wydobywczego do sektora zielonej energii. Na to są pieniądze z Unii Europejskiej. Plany są niezwykle ambitne w Unii Europejskiej, jeżeli o to chodzi. Proszę zobaczyć, często jest podawany przykład Niemiec, w których się otwierają elektrownie węglowe. Otworzyli jedną, którą zamkną w 1938 roku i zapowiedzieli, że zamkną jako ostatnią. Tylko że tam ktoś z nimi rozmawia. Rozmawia, musi być rozmowa, bo w rozmowie jesteśmy w stanie powiedzieć sobie najtrudniejsze prawdy. I powiedzieć sobie, słuchajcie, za 5 lat to będzie wyglądało tak, za 10 tak, za 15 tak. Musi być mapa drogowa. My robimy politykę, czy chcemy ją robić w perspektywie pokolenia, a nie kadencji. I ponieważ już wiemy, że ten miecz Damoklesa nad nami wisi i do 50 roku musimy to zrobić, nie mamy wyboru, a pewnie nawet szybciej, to już dziś wiedząc o tym, musimy poukładać to tak i jesteśmy to w stanie zrobić z górnikami, żeby żadna rodzina górnicza na tym nie ucierpiała. Tylko do tego by trzeba było odpowiedzialnego przywództwa. A problem tego przywództwa polega nie tylko na tym, że oni z górnikami nie rozmawiają, bo oni za chwilę nie będą rozmawiać z nikim. Dlaczego? Dlatego, że w kasie państwa nie ma pieniędzy. Dlatego, że wszystko zostało wydane na COVID. A ponieważ nie ma pieniędzy, a co chwila tych pieniędzy będzie potrzeba na różne rzeczy, to oni ich po prostu nie mają skąd wziąć. A jak nie mają skąd wziąć, to zamiast wyjść i powiedzieć nie mamy skąd wziąć, będą uciekać, będą okłamywać, będą się chować po kątach, bo najzwyczajniej w świecie nie są przyzwyczajeni do zarządzania kryzysowego, do brania odpowiedzialności. Taka to jest władza. I tą wizją trochę mało optymistyczną zakończymy. Szymon Hołownia był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że my dopiero zaczniemy tą właśnie wizją i zaczniemy po niej sprzątać. Dziękuję bardzo za rozmowę.